Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy serdecznie naszych słuchaczy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tutaj właśnie dzisiaj będziemy studiować lekcję pod tytułem Żyjąc na podobieństwo Chrystusa. Razem ze mną w studio jest Dawid, Klaudia, Janusz i ja, Władysław. Witam serdecznie. Nasze spotkanie i rozważanie rozpoczniemy wspólną modlitwą. Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy być tutaj teraz razem i że będziemy mogli studiować Twoje Słowo. Prosimy Cię o Twojego Ducha Świętego, aby to, co będziemy mówić, było nie tylko teorią, ale przede wszystkim, abyśmy wiedzieli, jak stosować to w praktyce. A prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję bardzo. Żyjąc na podobieństwo Chrystusa. Co to znaczy? No chyba tak jak Chrystus. Czy jest jakaś rada Chrystusa, którą uwzględnił również autor tej lekcji, która byłaby dla nas taką podpórką, taką podpowiedzią, która umożliwi nam tego typu właśnie życie? Myślę tu o myśli przewodniej. Chyba takim kluczowym właśnie wersetem, który możemy odczytać, jest ten werset z Ewangelii Jana, 13 rozdział, 34 werset. Znany dobrze. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Dziękuję bardzo. Nowe przykazanie daję wam. W czym to przykazanie było nowe? Bo wszyscy czytający Pismo Święte zdają sobie sprawę, że Chrystus rozmawiał na temat tego przykazania z wieloma osobami, o czym Ewangelie sprawozdają. Tam też pada to określenie nowe przykazanie, a przecież ono nie jest nowe. Oni cytowali to, co wcześniej napisał Mojżesz na ponad 14 wieków przed przyjściem Chrystusa. Dlaczego Chrystus nazywa to przykazanie przykazaniem nowym? Co w nim było nowego? Przykazanie chyba, Chrystus nadał mu taki nowy wymiar, czyli od teraz będą wiedzieć jak, dlatego że on jest przykładem. On pokazał, jak wypełnić to przykazanie. Więc ten boski przykład, doskonały przykład przyszedł, aby nauczyć nas, jak je zachowywać. I w tym jest chyba ta nowość tego przykazania. Czy jeszcze jakieś myśli może mamy? Zwykle to jest łatwo teoretyzować, tak? Wszyscy dookoła, o czym na pewno będziemy mówić, wszyscy dookoła wiedzieli, w cudzysłowie, na czym polega miłość. I my dzisiaj też o niej będziemy mówili. I porozmawiać sobie możemy. To jest fajna rzecz, porozmawiać. I jest wielu takich, którzy rozmawiają na ten temat, również za czasów tutaj tej historii, w której Jezus mówi, daje wam nowe przekazania. No właśnie jak Dawid powiedział, to jest moment historii, w której Chrystus przyszedł na świat, pokazać całkowicie, czym jest miłość, poddanie się Ojcu, spełnianie woli Bożej. I te wszystkie elementy, o których On mówi, mają miejsce w Jego życiu. To jest ten życiowy, prawdziwy, praktyczny przykład, który no, chyba wszystkim tamtym, którzy słuchali, był bardzo potrzebny. I nam, żebyśmy nie tylko teoretyzowali. Ja mam też takie skojarzenie. Czytając Ewangelię, ilekroć ktoś inicjował rozmowę i przychodził do Jezusa Chrystusa. Zresztą czytając źródła pozabiblijne,
a nawet listy apostolskie. Czy ówczesne społeczeństwo dużo mówiło i chętnie mówiło o miłości? Mam wrażenie, że te takie zdecydowane przykazania, nie będziesz miał innych bogów, pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił, nie kradnij i tak dalej, były częściej tematem rozmowy. Miłość chyba była czymś zapomnianym. Takie ja mam wrażenie, nie wiem czy właściwe. To tak jak pamiętam, gdy po raz pierwszy zaczynałem czytać Biblię i ktoś mi powiedział, że dniem świętym z polecenia Bożego i z zalecenia Bożego jest sobota. Co za nowości opowiadasz? Pamiętacie, jak Paweł był na Areopagu w Atenach? Mówią, co ten Klecha nam tutaj nowego znowu naopowiada? Temat miłości był nowym tematem dla tych ludzi. Oni chętniej mówili o czymś innym, ale miłość, a może to było coś tak oczywistego, że o tym się nie rozmawiało? Czy dzisiaj nie jest podobnie? Ja wciąż myślę, jakby kontynuując swoją wypowiedź, że często właśnie jest tak, że chodzimy wokół tematu, ale jakoś boimy się go dotknąć, bo mamy tu kilka przykładów człowieka, który, młody człowiek, który przychodzi, no to wiem, tamto wiem, to muszę robić, no ale i Chrystus wprost mówi, tego jednego ci brakuje. On znał serce, powiedział człowiekowi, młodemu, bogatemu człowiekowi, idź, rozdaj wszystko, co masz. Czy Pan Bóg chciał, żeby on porozdawał, tak po prostu zmarnotrawił wszystko, co miał? Nie, była ważna rzecz. Jemu brakowało miłości. Jemu brakowało takiego naturalnego okazywania miłości, nie troszczenia się o swoje życie, tylko ufanie Bogu we wszystkim. Bo on spełniał przekazanie, on tam mówi o tym. I właśnie no, to jest to wciąż krążenie wokół tematu, ale jakby obawa o dotknięcie tego sedna. Warto wspomnieć przy tym, że ilekroć Chrystus mówi o tej miłości i zaleca miłość, on zaleca tę miłość agapę. Pamiętacie, jak po 3,5-letniej społeczności apostołów z Chrystusem i Piotra, Piotr otrzymał pytanie od Chrystusa, czy ty mnie miłujesz tą miłością agapę? Zauważacie, jak Piotr ucieka z tematu? Trzykrotnie. Nie wejdzie w ten temat. No ale teraz przejdźmy do praktyki. Jak ta miłość, bo Jezus prowadzi takie życie pełne miłości, jak ona wyglądała, jak on realizował swoje życie, że nie wypowiadając nawet za dużo słów o miłości, my widzimy, że on miłuje człowieka. Niezależnie od tego, kim ten człowiek jest. No Jezus zawsze był wrażliwy na innych, tak? Na ich potrzeby. I ludzie to czuli. To nie było tak, że on musiał cokolwiek mówić, ale ludzie czuli, że mogą przyjść do niego i że mogą... Zresztą on sam wychodził, tak? Sam widział, że człowiek czegoś potrzebuje, podchodził, pomagał. I myślę, że to się czuło, tak? Że to biło od niego, że po prostu on jest takim właśnie człowiekiem. Patrzy na duże zgromadzenie ludzi. I mówi, to wygląda jak stado owiec bez pasterza. Ci ludzie, każdy jest zabiegany, każdy ma swoje sprawy, ale nie ma kogoś, kto by im zwrócił uwagę na to, co jest najistotniejsze. I on się o nich troszczy. Nie zapomnę tego opisu ewangelicznego, gdy Chrystus mówi do uczniów zmęczonych. On sam był zmęczony. Mówi, odpocznijcie trochę. I nie mamy sprawozdania, czy oni poszli odpocząć, czy nie. Mamy sprawozdanie, że on odszedł i znowu tam zobaczył ludzi. I on nie odpoczął. No właśnie, dlatego myślę, że ten aspekt służby Jezusa, jego, tego kim był, jaki był, jest naprawdę wart podkreślenia, że on traktował siebie w sposób
powiedzmy, bardziej wymagający niż swoje owce. I dlatego w Ewangelii Mateusza 20:28 tam jest napisane, że Jezus nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył. Mm-hmm. I to dokładnie w każdy krok Chrystusa był wypełnieniem właśnie tych słów, że nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć. Do samego końca, prawda? Przez wieczerzę pańską, a później aż na krzyż. To pytanie, gdy studiowałem to zagadnienie, nie przyszło mi do głowy. W tym momencie mi się pojawiło i zadam je. Czy to nie był pracoholizm? Chrystus miał określony czas, krótki czas. Wiemy. Trzy z hakiem. To bardzo mało czasu na działanie, na spełnienie misji, na dopełnienie wszystkiego, na pokazanie światu Bożej miłości. Więc on nie mógł siedzieć bezczynnie. On nie mógł siedzieć bezczynnie. To tak jak my w życiu mamy pewne okresy, w których mamy pracę wzmożoną, tak? Jak się urodzi dziecko, tak? To jest non-stop. Chodzenie dookoła. Jest taki czas, który tego wymaga. Myślę, że pracoholizm w dzisiejszym czasie objawia się tym, że ludzie praktycznie nie odpoczywają, tak? Nie mają czasu na odpoczynek raz w tygodniu, tak? A Chrystus wiemy, że odpoczywał, jak trzeba było. Ale przede wszystkim on chodził na stronę miejsca, nabierał siły, tak? Więc nie widzę tutaj jakby pracoholizmu, tylko spełnienie misji i on, kiedy musiał, miał czas dla siebie, miał. Ja bym raczej powiedziała, że to był jego sposób życia po prostu, sposób życia i bycia. Tak? Kiedyś ja kiedyś przeczytałam takie zdanie, że miłość to jest sposób bycia. Jak kogoś kochamy, to nie jest jakaś praca, tak? To po prostu robimy coś dla tej osoby, bo tak jest. Tak? I tak samo Chrystus. To po prostu był jego sposób życia. On widział, że ktoś potrzebuje i nie potrafił przejść obok tego obojętnie. Ktoś powiedział, jeżeli kochasz swoją pracę, to nigdy nie będziesz pracował. To będzie dla ciebie coś przyjemnego. Coś, bez czego nie możesz istnieć, coś, w czym się realizujesz. Apostoł Paweł, też moglibyśmy powiedzieć kolejny pracoholik, powiedział, nie, to miłość Chrystusowa nas naciska, to miłość Chrystusowa powoduje, to On daje nam siłę, ona jest motywacją naszego takiego, a nie innego postępowania. I Jezus Chrystus zwracał uwagę na to, abyśmy nie zapominali o drugim człowieku, o bliźnim. Kto to jest bliźni według Chrystusa? Dosyć dużo na ten temat powiedział, zachowywał się też stosownie. Możemy to wyłuskać i dowiedzieć się sporo. Kim dla Chrystusa jest bliźni? Kim jest bliźni dla mnie? To już są dwa pytania. Dwa. No to może najpierw... Was jest troje. Może najpierw... Kto był bliźni dla Chrystusa? No tak jak powiedzieliśmy, już częściowo myślę odpowiedzieliśmy na to pytanie, prawda? Kto był jego bliźnim? Te tłumy, które przychodziły, traktował ich jak swoich bliźnich. Był ich pasterzem, ale był również ich bliźnim. Czuł się jak ich nauczyciel, jak ich mentor, ale również jako ich brat. Więc myślę, że Chrystus traktował wszystkich tych, którzy byli potrzebujący jako swoich bliźnich, a nawet tych, którzy nawet o tym nie wiedzieli, że są potrzebujący, że potrzebują Jego łaski, potrzebują zbawienia, nawet tych traktował jako swoich bliźnich. Tak, próbuję wyobrazić sobie tego człowieka, który zadał to pytanie Chrystusowi, że jak siedzi między nami. Ciekawe, jakby się czuł, jakby słyszał od razu nasze odpowiedzi. Wszak i Chrystus dał mu odpowiedź. Dopowiadając, każdy. Dla Jezusa każdy potrzebujący. To chciałbym też zauważyć, bo mamy dzisiaj wielu ludzi, którzy potrzebują, czy oczekują pomocy, tak? Ale każdy, kto potrzebował pomocy, dla Chrystusa był bliźnim. On nie przeszedł obojętnie. Czy to był człowiek, który potrzebował uzdrowienia z choroby? Czy to był człowiek, który był głodny? Tu mamy tę historię tych tłumów, które szły za nim, tak? I Chrystus mówi, już 3 dni za mną chodzą, nie mogę ich rozpuścić głodnych. Trzeba coś tu zrobić, tak? I tu ten cud nakarmienia tych 5000, tak? W związku z tym jest wiele aspektów, w zasadzie, o którym byśmy nie powiedzieli. Każdy aspekt życia
Chrystus spełniał tą potrzebę człowieka. Pytanie, kto dla nas jest bliźnim? To tutaj jak ten pytający, my szukamy tej odpowiedzi w życiu. No. I przebieramy ten? I przebieramy. Chyba nie, to pewno ktoś inny. Ja tu nie chcę odpowiadać, bo sam jestem w podobnej skórze. Można by, przepraszam, nie chcę zadawać pytania, ale... A dlaczego nie? Nie, a to może przecież zadam pytanie. Przecież dyskutujemy. Tak się zastanawiałem, czy Chrystus jakoś rozróżniał między ludźmi, prawda? Że tutaj czytamy również o Jego przyjaciołach tam z Betanii, prawda? Łazarz, Marta, Maria. I czy oni byli tak bardziej bliźnimi Chrystusa niż te tłumy? Czy tak samo? Taka myśl, jak właśnie kiedy Janusz mówił, zastanawiałem się, każdy jest bliźnim, ale czy niektórzy są nam, powinni być nam bliżsi? Ja myślę, że nie powinniśmy mieć co do tego wątpliwości, że Jezus szczególnie podkreślał, tak jak dla każdego człowieka są bliżsi i najbliżsi. To nie ma z tym problemu, myślę, że nie o to chodzi, bo Jezus podkreślił, jest podkreślone, że kochał Marię i Łazarza, że miłował. I Martę też. Martę, Marię i Łazarza, bardzo ich miłował. To znaczy, że miał zażyłą więź i szczególnie ich darzył. No, są ludzie, którzy nadają na tej samej fali, tak? Mamy takich ludzi, przyjaciół, znajomych, którzy nadają na tej samej fali. Są dla nas naprawdę szczególni, może rodzina, tak? I są ludzie inni, którzy też są dla nas może ważni, ale no, może nie wskoczylibyśmy w ogień, jak to się mówi. Skoro trąciliśmy już o te najbliższe przyjaźnie, czy zauważyliście, że Maria, Marta i Łazarz mieli swoje potrzeby też? I Chrystus dbał o ich potrzeby i zawsze je zaspokajał. To były przeróżne potrzeby. Przeróżne. To były trzy różne charaktery. Rodzeństwo, ale mimo to mieli potrzeby. I tutaj dla Niego byli również ci najbliżsi, jak ich określiliśmy, bliźnimi, wobec których nie mógł obojętnie przechodzić. Nie to, że Jemu było z nimi dobrze. On dbał o to, aby im było dobrze z Nim. Przejdźmy do kolejnej jakiejś kwestii jeszcze. Na czym polega służba miłości? Bo autor tego studium poświęcił temu cały rozdział w naszym rozważaniu. Czy my potrafimy zaspokoić wszystkie potrzeby bliźnich, których znamy? Przykład. Idę koło jeziora i ktoś tonie. To jest mój bliźni. Ale gdybym mu pomógł, to byłoby dwutopielców. No, bo nie umiesz pływać. No właśnie. No właśnie, nie zawsze da się pomóc. Ja w życiu używam takiej swojej osobistej maksymy. Jak nie umiesz pomagać, to nie przeszkadzaj. Jak się na czymś nie znasz, to nie przeszkadzaj. Bo dobra pomoc to nie przeszkadzać. To już jest jeden sukces więcej dla mnie. To ja tak osobiście do tego. Czasem nie możemy pomóc od razu albo natychmiast. Z różnych powodów możemy nie mieć środków czy możliwości komuś pomóc. To tak jak, a czasem jest też tak, że musimy pomóc w tym czasie komuś innemu, prawda? Nie możemy być wszędzie dla każdego w każdym czasie. Tak jak Chrystus, prawda? Spóźnił się na pogrzeb Łazarza, dlatego że pomagał innym swoim bliźnim. No więc myślę, że tak, mamy obowiązek pomóc wszystkim naszym bliźnim, ale w ramach oczywiście naszych ludzkich możliwości. Czy pomocą byłoby też, skoro nie umie pływać, rozejrzeć się, czy gdzieś jakieś koło ratunkowe nie leży na plaży i nie rzucić temu człowiekowi? Albo zaalarmować ratownika, który akurat zrobił sobie przerwę i gdzieś tam jest na wydmie, że człowiek tonie. Czy w ten sposób również dbamy o naszych bliźnich? Tak, no pomoc mamy. Kwestia pomocy to jest dużo. Cały wachlarz. Wachlarz aspektów, tak? No, nie musimy brać udziału bezpośredniego, prawda? No, wystarczy telefon. No, dziś żyjemy w takich czasach, że nawet
w sytuacjach kryzysowych, awaryjnych, brak pomocy jest karalny, prawda? To już nawet trzeba, więc no, kwestia, no, tak jak powiedziałem, lepiej nie przeszkadzać. Jak nie umiesz pływać, nie wskakuj do wody. Mieliśmy w Polsce przykład, tak? Jedna osoba wpadła, a już nie pamiętam, ile osób zginęło. Siedem, w sumie, tak. No, nie tędy droga, tak? Więc czy to telefon, czy coś innego. I to nie pomagać szkodzić. Trzeba na różny sposób, tak? Tak, przede wszystkim nie szkodzić, co ich, no... Jakub napisał coś na ten temat. Powiedział, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się nasze prawo każe takie przypadki, prawda? Ale moralnie to jest nie w porządku. To jest przestąpienie tego prawa miłości. A z drugiej strony zastanawiałem się, jak Pan Bóg nam pomaga, prawda? My modlimy się, prosimy Pana Boga o pomoc w jakiejś sprawie, a Pan Bóg czasem nam pomaga, czasem mówi poczekaj, a czasem tej pomocy, takiej jak my się spodziewamy, no nie przychodzi taka pomoc. Więc myślę, że również my jako ludzie czasem między sobą, od siebie wymagamy pomocy, która może nawet dla tej osoby, która tej pomocy by chciała, nie byłaby najlepsza. Także myślę, że też musimy być bardzo mądrzy i inteligentnie, prawda, w sposób taki rezolutny podejść do tego, jak pomagamy. Żebyśmy przypadkiem pomagając nie szkodzili właśnie. Co więcej, Pan Bóg, wysłuchując nasze modlitwy, mało kiedy bezpośrednio ingeruje. On ma swoich przedstawicieli, on ma nas. On jest oblubieńcem, a jego oblubienica jest tutaj na tej ziemi, prawda? A więc zachęca nas, abyśmy rozpoznawali te przypadki, abyśmy byli z nim w łączności, w tej ścisłej relacji. Wtedy łatwiej będziemy mogli to zauważać. Ale mówiąc o miłości, mówiąc o bliźnich, nie każdy bliźni jest taki sam. Są tacy bliźni, że wolelibyśmy może, no bądźmy szczerzy, nie mieszkać w tej okolicy. Co z tymi bliźnimi, którzy nie są zbyt sympatyczni? Nie mówmy jeszcze o tych, którzy... Przepraszam, mowa o bliźnich czy o nieprzyjaciołach? To są bliźni, nie? Okej. Tak ja rozumiałem do tej pory. Nie myślę o tych, którzy tam wrogo do nas są nastawieni, ale tacy, co nie jest nam po drodze, no. No, ja mam jeden taki przykład, akurat może adekwatny do pytania. Miałem przyjemność gościć w pewnej rodzinie chrześcijan adwentystów, którzy postawili sobie za ciężko zarobione pieniądze domek gdzieś tam w spokojnej okolicy, niedaleko lasu i powstało powoli osiedle. Takie małe domków, no ale on jako, że żył bardzo blisko natury, miał konie, miał coś tam, no i znalazł się sąsiad, któremu zaczęło to przeszkadzać. Zapachy, no nie wiadomo, no. Użyłbym pewnego sformułowania na określenie tego. No, po prostu zaczął przeszkadzać. Doszło do tego, że po prostu zwyczajnie sprzedał i przeprowadził się trochę dalej, tam chyba z kilometr dalej, pod las. Domek samotnie stoi, korzystając z naturalnych sposobów odnawialnych energii i tak dalej. I mają spokój. Nie wiem, czy to jest jakaś odpowiedź, może pośrednia na to pytanie. Czasem jedynym sposobem jest zejście z drogi. Czasem bliźni wymaga od nas ofiar, których byśmy nie chcieli, prawda, dać. Na przykład, też taki przykład podobny, Januszu, do twojego. Było dwóch przyjaciół, którzy jeden miał psa, a drugi był uczulony na tego psa. I także ten pies stanął na drodze ich przyjaźni. No i ten przyjaciel postanowił, że temu psu poszuka innego domu, na pewno dobrego domu. Ale no, nie dać stanąć innym, prawda, osobom czy rzeczom na drodze naszej przyjaźni, czy między nami a naszymi bliźnimi. Tak, ja Chrystus powiedział, że mamy miłować tak też tych, którzy, no, których właśnie niekoniecznie lubimy albo którzy są wrogo do nas nastawieni. I
pokazał to na swoim przykładzie, ale to wcale nie jest takie proste, tak? Bo trudno jest kochać kogoś, czy lubić kogoś, kto, nie wiem, codziennie źle się do nas zachowuje, albo codziennie po prostu nie wiadomo dlaczego nawet, tak? Traktuje nas nie tak, jak powinien. I to nie jest wcale proste, tak? Dla nas ludzi, żeby tak robić. To my sobie tutaj mówimy, znowu teoretyzujemy, ale w praktyce jest to trudne i... Ale czasami rzeczywiście to przynosi rezultaty, to znaczy, żeby nie dać się na przykład wciągnąć, tak, w jakąś potyczkę słowną czy jakąkolwiek inną, tak, i pokazać właśnie ten charakter Chrystusa w ten sposób, tak, bo ta miłość to nie oznacza teraz, że ja cię kocham, przebaczam i teraz będziemy przyjaciółmi na wieki, ale czasem wystarczy po prostu odejść, tak, i w ten sposób pokazuję, że cię kocham i nie chcę w tej chwili, tak, z tobą rozmawiać, bo... A więc to byłby jeden ze sposobów, prawda? Usuwam się w cień. Ktoś powiedział, ty miej rację, a ja chcę mieć spokój. Ale czy to jest rozwiązanie? Następna sprawa. Czy może... Porozmawiajmy troszeczkę na temat miłości. Czy miłość ma jedno oblicze? Jak miłość, to tylko no, sprzyjamy sobie. Ty już na wstępie mówiłeś o przykładzie pytania Chrystusa. Tak? Czy miłujesz mnie agapę? Mamy kilka rodzajów miłości, o której czytamy w Piśmie Świętym. Nie ma jednej miłości. Z tym, że Chrystus, gdy to zaleca, to zawsze jest bardzo konsekwentny. Zawsze mówi o agapę. A na przykład takie sytuacje. Opowiadał mi jeden z pastorów też. Przeprowadził się, bo pastorzy często się przeprowadzają z miejsca na miejsce. W taką okolicę, gdzie no, już ktoś miał wyrobione zdanie o pastorach i gdy przyszedł kolejny, to już miał etykietkę i nie było przyjemnie. I ta osoba, to była niewiasta, zdarzyło się, to równie mógł być mężczyzna, szerzyła różne opinie na temat tej rodziny. Nie znali się nawzajem, prawie że wcale. I on myślał i modlił się, co zrobić, żeby dotrzeć do tej osoby. I kiedyś miał sad, w którym były piękne owoce, a zbierał tych owoców, a wiedział, że sąsiadom tam nie powiodło się tamtego lata. I taki piękny koszyk tych owoców dorodnych zaniósł sąsiadom. Czuli się niezręcznie, nie wiedzieli, jak się zachować. Ale on powiedział, ja widzę, że w tym roku akurat nie mieliście takiego urodzaju, a u mnie jest to piękne i chciałem wam te najdorodniejsze, które znalazłem, przynieść. Nie odzywali się do siebie, a później już sobie gdzieś tam dzień dobry próbowali mówić. Nie minęło kilka tygodni zaledwie, byli przyjaciółmi. Także można na różne sposoby to objawiać. Życzliwość przede wszystkim, prawda? Bo miłość to jest zasada. To jest i uczucie, ale to nie jest tylko uczucie. To jest zasada. Ja ci dobrze życzę. Masz kłopoty, masz problemy. Będę się modlił w twojej sprawie. Także być może to przykazanie nie jest aż tak straszne i tak trudne do zachowania, tylko musimy włączyć myślenie. Jeżeli nie tym sposobem, to może jakimś innym można by było. Przecież nikt nie mówił, że to przykazanie jest straszne. Może to ja tak nazwałem. Może czasami troszkę trudne, bo Chrystus powiedział, żebyśmy brali codziennie ten krzyż na siebie, tak? Natomiast, no mówię, tutaj zasada, że miłość to zasada. Ale popatrzmy ten przykład, nad którym się zatrzymaliśmy, służba miłości z Ewangelii Jana z 25 rozdziału, gdzie mamy tę historię, kiedy już jest sąd i ludzie stają po lewej i po prawej stronie.
I wielu jest zdziwionych, że tak wiele robiło dla ludzi i jakoś nie mogą przeboleć tego, że swojego własnego szoku, kiedy Chrystus mówi, idźcie w tę stronę, czyli ci, którym Bóg podziękuje, w sensie negatywnym, powie, nie będziecie ze mną. A oni bardzo mocno się starali. Tutaj mamy przykład, tak, że Panie, przecież robiliśmy to, tamto, wypędzaliśmy demony. Mocą demony wypędzać. Z darów Ducha Świętego korzystali. Któż z nas nie chciałby mieć takiego daru, żeby demony wypędzać? Prawda? My ledwie śpiewać pieśni potrafimy, a co dopiero demony wypędzać, prawda? I druga strona, która w nieświadomości swojej, mógłbym powiedzieć z obawą, stańcie po prawej stronie, mówi Chrystus na sądzie ostatecznym. Więc gdzie tu jest ta granica posiadania daru miłości, trwania w miłości, a gdzie to jest taka rutyna, takie chrześcijaństwo wyuczone. Zawodostwo. Chrześcijaństwo wyuczone. Nie użyję sformułowania na pokaz, bo chciałbym być daleko od tego słowa, bo tu nie ma na pokaz. Może jest gdzieś, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Bo chyba właśnie o to chodzi w miłości, żeby to było takie naturalne, tak? Że tak jak mówimy, że to jest zasada, to jest styl życia. Tak jak kocham, to po prostu robię. Nie wiem, nie wypisuję sobie, no to tego dnia zrobię to i to, za dwa dni dla tej osoby zrobię to, bo wtedy to jest takie, no muszę to, kocham, to muszę to zrobić, tak? Ale gdyby mieć takie sprawozdanie, to... Ale to takie, jakie to jest naturalne, to potem nawet nie wiemy, tak? O, zrobiłem coś, tak? I to jest przejaw miłości. No ja to zrobiłem, bo tak czułem, tak? Czy czułam. A więc popatrzmy, jedna i druga grupa jest zaskoczona tym, jaki jest wynik. Dlaczego tak Chrystus potraktował jednych i drugich? No, może chodzi o motywację, a w sposób, w jaki możemy zbadać swoją własną motywację, no bo warto byłoby wiedzieć, której to, jak te grupy rozdzielamy i jak to się dzieje. No więc motywacja... Kolejny przykład, dzisiaj tak jakoś fajnie dużo przykładów mamy. Słyszałem o pewnej osobie, która to miała trudną sąsiadkę. Do tego stopnia trudną, że czasem nawet niecenzuralne słowa padały przez z drugiej strony ogrodzenia. Ta sąsiadka dość poważnie zraniła się w nogę i ta osoba z tej drugiej strony poszła i opatrzyła, dbała o tą sąsiadkę, aż wyzdrowieje. No i ktoś przyszedł po pewnym czasie i zobaczył, że ta sąsiadka w ogóle nie jest lepiej traktowana teraz niż była wcześniej, prawda? Te słowa cały czas padają z tej drugiej strony i powiedział do tej osoby, no i po co to robiłaś? Po co? Mówiła, po prostu, no zraniła się w nogę, no to poszłam i opatrzyłam nogę. Co miałam zrobić? To jest to. To jest prawda? To. Także ta motywacja. Widzisz potrzebę, widzisz drugiego człowieka. To jest twój bliźni. To jest tak jak ten Samarytanin, który zbacza z drogi, nakłada drogi, traci czas, dokłada pieniądze, interesuje się, co będzie dalej. W drodze powrotnej znowu chce do tej gospody zajść, by się spotkać z tym człowiekiem, wyrównać ewentualne należności, które tam były. A więc w jednym przypadku widzimy, że była prawdziwa miłość. I tego nikt nie nazywa tutaj miłością. Ale ona była. W innym przypadku, no być może tam ci, którzy cuda nawet czynili, to cuda można tylko mocą Bożą czynić. Ja mam takie w tym kontekście pytanie. A który diabeł by się nie zgodził pomóc mi coś dobrego zrobić, żebym tylko poszedł na jego stronę? Prawda? A więc nie zastanawiajmy się, nie liczmy, co nam za to będzie. Z miłości wyrasta chrześcijańskie życie, a nie chrześcijańskie życie kształtuje miłość, czy rozwija miłość. Nie, miłość jest gotowa. Co musimy zrobić, aby tę miłość posiąść? Tylko jeden sposób. Trwanie
Trwanie w tej społeczności. Który na tym się zna. Tak. Ale myślę, że jest jeszcze taki praktyczny aspekt do tego, prawda? Bo trwanie w łączności jest tą najważniejszą podstawą. Ale myślę o tym, co kiedyś ktoś napisał, co to znaczy, jak się uczymy pływać. Na przykład mówiliśmy już o pływaniu dzisiaj, prawda? No naśladujemy mistrza, naśladujemy tych, którzy pływać potrafią. I robimy tak jak oni. Najpierw trochę nam nie wychodzi, prawda? Raz na jakiś czas jakiś tam błąd zrobimy. Czasem nas ktoś musi nawet wskoczyć do wody i uratować, prawda? Do tego stopnia. Więc myślę, że właśnie takie to naśladowanie, robienie tak, jak potrafimy. Na początku może tak jak dzieci będziemy potrzebowali te kółeczka gdzieś tam, prawda? Gdzieś tam się przewrócimy po drodze, ale w tym kierunku przynajmniej iść. I dzięki temu, że tą doskonałą miłość, za tą doskonałą miłością, pod tą doskonałą miłość podpatrujemy, myślę, że będzie dobrze. Na sam koniec chciałem jeszcze jedno zagadnienie poruszyć. Chrystus, gdy mówił o potrzebie tej relacji ścisłej, tej więzi, jak latorośl z krzewem winnym, że to spowoduje radość w naszym życiu. Chciałbym jeszcze, abyśmy przeczytali kolejne teksty, które w podobnej tonacji również spod pióra apostoła Jana wyszły. 16 rozdział, wiersz 24. Może ktoś znajdzie? Janusz, tak? Klaudia, 17 rozdział, wiersz 13. I z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału, wiersz 4, poproszę ciebie, Dawidzie. Ewangelia Jana, 16 rozdział, wiersz 24. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Dziękuję bardzo. W każdym przypadku jest opisane jakieś zachowanie, czy to Chrystusa, czy osób, do których kieruje te słowa, kierowane są te słowa i obiecywana jest radość albo wyrażane zadowolenie z tego, że w ten sposób ta radość następuje. Przeczytaliście wyrwane z kontekstu teksty. Włóżcie je w kontekst, który zapewne zapoznaliście się z nim już też wcześniej i powiedzmy, dlaczego my możemy trwać w tej miłości? Czy dlatego, że stąd płynie ta radość? A jeżeli coś ci przynosi radość, to byłoby karą zabranie cię z tego szlaku, prawda? I co to jest? O czym te teksty tam mówiły? Rozpocznę chyba ja od 15 rozdziału. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Tutaj Chrystus jest jako krzew winny i nie ma większego dla niego pragnienia niż to, aby te latorośle w nim trwały. Mówi, wtedy w tej relacji ja mam wielką radość, ale chciałbym, aby ta radość przeniosła się i na was. Gdy radość będzie obopólna, taki związek będzie trwały, prawda? A ja tak sobie myślę, że tą radość możemy mieć dopiero wtedy, kiedy przyjmiemy tą miłość. Że nie umiejąc przyjąć miłości, nie będziemy wtedy z tego też się cieszyć, tak? Mam wrażenie, że dzisiaj ludzie ogólnie mówiąc nie potrafią, że potrafią bardziej dawać niż przyjmować, tak? Jeśli ktoś coś im daje, od razu podejrzliwie patrzą, od razu coś w tym jest, tak? Coś będzie chciał zamian. Coś tu nie gra. I my jako ludzie nie potrafimy przyjąć takiej miłości bezinteresownej. I czasem mamy problem też z przyjęciem miłości Bożej, tak? Która jest zupełnie dana nam bez jakichś takich, no, z naszej strony wymagań. I jeśli nie przyjmiemy tej miłości, to nie będziemy też mogli się cieszyć. No bo jak tu się cieszyć z czegoś, skoro od razu myślę, aha, no to co ja teraz muszę zrobić w zamian? Jakie będą raty, tak? Tak, jak dokładnie. Dziękuję. Januszu? Dawid?
Można by się zastanowić, czasem ktoś zadaje pytanie, a co ja z tego będę miał, prawda? W ogóle, co ja mam z życia? O, czasem takie słowa padają. No i jak już mówiliśmy o motywacji, jeżeli robimy coś z motywacją, że coś otrzymam, z reguły będziemy zawiedzeni i z reguły tej radości wcale mieć nie będziemy. Ja myślę, że tu te obawy płyną z kilku powodów. Po pierwsze, że może tak naprawdę ludzie, na których Klaudia mówiła, nie mają w sobie prawdziwej, szczerej takiej miłości, nie cieszą się, a może obawiają się czegoś. Może, wiecie, czasem no, nie jesteśmy gotowi, tak? No, wyobraźmy sobie, że jesteśmy tym sąsiadem po tej drugiej stronie, tym złym sąsiadem, tak? I coś się nam dzieje i nagle przychodzi ktoś do nas i nam pomaga. No i teraz jak się zachować? Głupio. Wybór. Mówiłeś tutaj o tych krokach, które robimy w tej miłości, tak? Póki życie nasze trwa, tak? Możemy czuć się niedyskretnie, tak? Tylko posiadając tą prawdziwą miłość i wynikającą z niej radość, umiemy też przyjmować, tak? Jeśli przyjęliśmy od Boga prawdziwą miłość, umiemy też przyjmować, tak? Ale czasem może to sprawiać nam też kłopot. Na bazie tego tekstu z 16 rozdziału, wiersza 24, gdzie Chrystus mówi: dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. A więc my mamy nie tylko relację, my mamy porozumienie z Nim. On odpowiada na nasze modlitwy. Nasze modlitwy są inne niż byłyby, gdyby nie było tych więzów miłości. My wiemy, o co teraz prosić. Dlatego Chrystus mówi, że każda taka modlitwa będzie wysłuchana. Jezus pozostanie naszym wzorem. My nie będziemy tacy jak On. Ale starajmy się za Nim podążyć. Nie jesteśmy wezwani do odnoszenia sukcesów, ale do wierności. I niech Bóg nam w tym pomoże. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim słuchaczom po drugiej stronie kamery. Za tydzień zapraszam na szczególne studium, które nosi tytuł Kościół. Nie zaglądałem jeszcze do tego zagadnienia, ale warto by zadać sobie pytanie, co to jest Kościół? Ile jest kościołów? Kościół jest do czegoś potrzebny, czy nie? Można bez niego funkcjonować i być dzieckiem Bożym? Co mi daje Kościół? Albo może, czy Kościół na coś ode mnie oczekuje? Sądzę, że to będzie wspaniałe studium. Zapraszam wszystkich. Do zobaczenia. A teraz chcemy zakończyć modlitwą Dawida. Kochany Panie i Ojcze, po tej pięknym i wspaniałym studium, gdzie myślą przewodnią było być, abyśmy mogli być tacy jak Ty. Drogi Ojcze, to jest naszym pragnieniem, to jest naszym marzeniem. O to Ciebie prosimy, bo tylko podążając za Tobą i tylko Ty nas możesz tego nauczyć. Kochany Ojcze, niech to stanie się treścią i tematem naszego życia, tak aby ta miłość, która od Ciebie płynie, rzeczywiście była w nas zupełna i nasza radość również, żeby była zupełna. A teraz prosimy, aby to studium zostało w naszych sercach, abyśmy mogli, Panie, przynieść dobry owoc i być zawsze w tym krzewie winnym. Amen. Amen. A więc rozchodzimy się, aby próbować stosować w życiu to, o czym takeśmy rezolutnie rozmawiali. Do zobaczenia.